Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Młoda dziewczyna Elżbieta pracowała w przydrożnej kawiarni jako kelnerka. Stosy papierów, zamówień, sterty naczyń, zawsze brudna podłoga. Po studiach nie mogła znaleźć pracy w swoim zawodzie, ale mimo trudności kochała to, co robiła. Codziennie obsługiwała setki klientów przejeżdżających autostradą, którzy zostawiali jej dobre napiwki. A gdy klientów było niewielu lub kawiarnia zbliżała się do zamknięcia, Elżbieta opierała się o bar, patrzyła przez okno na niebo i marzyła, że kiedyś kupi małe mieszkanie, może otworzy własną kawiarnię lub będzie pracować w swoim zawodzie. Na dworze lało już trzeci dzień. Jak każda inna osoba, chciała po prostu mieć dobre życie i niczego nie potrzebować. Pewnego wieczoru w kawiarni było mniej klientów niż zwykle. Elżbieta nie spieszyła się z obsługą kilku stolików i od czasu do czasu spoglądała na zegarek. Za godzinę jej zmiana dobiegała końca. Nagle dzwonek nad drzwiami wejściowymi cicho zadzwonił. Do kawiarni wszedł wysoki, przystojny mężczyzna w drogim, ale przemoczonym garniturze. Elżbieta rzuciła mu zaskoczone spojrzenie z drugiego końca sali. Zazwyczaj mężczyźni tacy jak on nie przychodzili do ich przydrożnej kawiarni. Ich miejsce było raczej w eleganckich restauracjach, gdzie na kolację podawano homara. Mężczyzna podszedł do najbliższego stolika, zdjął marynarkę i powiesił ją starannie na oparciu krzesła. Elżbieta poprawiła biały fartuch, zaczesała luźny kosmyk włosów za ucho i podeszła do klienta. Dobry wieczór. Co pan zamawia? Mężczyzna podniósł swoje niebieskie oczy na dziewczynę, a ona poczuła przypływ słabości w swoim ciele. Dzień dobry. Mogę prosić o kawę? Czy to wszystko? Tak, jeśli nie ma pani nic innego do zaoferowania. Elżbieta zastanowiła się, przeglądając w głowie opcje, które mogłyby przypaść do gustu mężczyźnie jego klasy. Naleśniki albo omlet z warzywami. Omlet. W końcu jestem naprawdę głodna. Och, to świetnie. To jak śniadanie na kolację. Dziewczyna uśmiechnęła się i z zażenowania schowała nos do zeszytu, sumiennie wypisując każdą literę zamówienia. Przepraszam. Jak masz na imię? Elżbieta. Ja jestem Sebastian. Miło mi panią poznać. Podobnie. Elżbieta skinęła głową. Stała obok niego sztywno, a jedna część niej kazała mu odejść, podczas gdy druga część była oczarowana do głębi promiennym uśmiechem tych niebieskich oczu. Mogę dostać jeszcze jeden ręcznik? Tak, oczywiście. W końcu Elżbieta mogła ruszyć się z miejsca. Przekazując zamówienie do kuchni, poszła po ręcznik. Na szczęście udało jej się znaleźć jeden porządny. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Elżbieto. Nie ma sprawy. Co panią sprowadza do naszej kawiarni? Dlaczego jesteś tak zaskoczony, że mnie tu widzisz? Cóż, zazwyczaj tak dostojni mężczyźni przyspieszają, by minąć to miejsce. Oczywiście przesadziła. Wiesz, byłam właśnie na ważnym spotkaniu i wracałam do domu, kiedy mój samochód zepsuł się niedaleko stąd. I los mnie tu przywiódł. Więc wierzysz w przeznaczenie? Sebastian potarł palcem zarost na brodzie i odwrócił wzrok. Musiał ostrożnie dobierać słowa, zanim odpowiedział na pytanie. Częściowo. Ale wierzę, że los mnie tu przywiódł. Mężczyzna spojrzał wyraziście na dziewczynę i w tym momencie ich spojrzenia skrzyżowały się, a oboje poczuli słaby wstrząs elektryczny, jakby iskry prześlizgnęły się w powietrzu między nimi. Elżbieta polubiła Sebastiana i jego też. Dziewczyna przyniosła mężczyźnie zamówienie i obsłużyła go z uwagą i wyczuciem. Podobały jej się jego słowa o przeznaczeniu, a w głębi duszy chciała myśleć, że mówiąc „los mnie tu przywiódł”, miał na myśli ją. Zmiana Elżbiety dobiegała końca. Niedługo potem Sebastian złapał taksówkę i odjechał do hotelu. Zostawił jej spory napiwek, na widok którego Elżbieta w pierwszej chwili nawet się speszyła. Mężczyzna życzył jej miłego wieczoru. Podziękował za usługę i zniknął tak samo, jak się pojawił. Następnego dnia życie Elżbiety wydawało się wracać na właściwe tory. Znów poszła do pracy, a za oknem znów padał deszcz. W kawiarni było niewielu klientów, więc pomiędzy obsługą kilku stolików i myciem podłóg Elżbieta zajęła się odkurzaniem najbardziej ustronnych zakamarków pomieszczenia. Przeszła od szafki do parapetu i z powrotem, słuchając radia. Elżbieta, chodź tutaj. Karolina, druga kelnerka, zawołała do niej. Weź to i zanieś do tamtego stolika. Muszę zadzwonić do mamy. Źle się dziś poczuła. Dobrze. Na tacy, którą wzięła z rąk Karoliny i Elżbiety, znajdował się omlet kawowy z warzywami.
patrząc na taki zestaw, mimowolnie przypomniała sobie Sebastiana, wczorajszego gościa, pani zamówienie. Odwróciła się do mężczyzny przy drugim stoliku. Siedział odwrócony do niej plecami, wpatrując się w okno. Kiedy się odwrócił, uśmiechnął się szeroko. To był Sebastian. Witaj, Elżbieto. Co za pogoda, co? Sebastian odezwał się wesoło. Elżbieta była zdezorientowana tym zaskoczeniem, ale starała się tego nie okazywać. Odwzajemniła uśmiech i postawiła przed mężczyzną kawę i omlet. Dzień dobry. Jak twój samochód? Naprawiony? Jeszcze nie. Właśnie zabrali go do warsztatu, więc nadal korzystam z samochodu ojca. Dziewczyna skinęła głową, nie wiedząc, co jeszcze dodać do rozmowy. Czuła się zażenowana jego obecnością, więc starała się jak najszybciej odejść. Wciąż mam dużo pracy, więc jeśli będziesz czegoś potrzebować, zadzwoń. Sebastian odwrócił się i spojrzał uważnie na pustą salę. Co zamierzasz robić, skoro praktycznie nikogo tu nie ma? Cóż, utrzymywać salę w czystości. Ale jest idealnie czysta. Sebastian wyraźnie bawił się z Elżbietą, a ona nie lubiła zabaw. To wszystko przypominało jej przedszkole. Uwierz mi, znajdę coś do roboty. Odwróciła się i chciała wyjść, ale Sebastian złapał ją za ramię i zatrzymał. Elżbieta odwróciła się gwałtownie, a jej spojrzenie zamarło na jego ramieniu. Przepraszam. Sebastian posłusznie cofnął rękę. Powiedz mi, dlaczego taka piękna dziewczyna jak ty pracuje w takim miejscu? W słowach mężczyzny nie było nieśmiałości, a Elżbieta czuła się jak oblana wrzątkiem, zdezorientowana i wzburzona. Nie wiem, co powiedzieć. Cóż, ja. Przepraszam, jeśli cię zawstydziłem, nie chciałem. W porządku, w życiu zdarzają się różne rzeczy. Na przykład co? Na przykład człowiek może skończyć studia i nie znaleźć pracy w swojej specjalności. Mężczyzna przytaknął, zdając sobie sprawę, że chodzi o nią. Typowy problem naszych czasów. Absolutnie, to prawda. I dlatego przyjęłaś pracę tutaj? Tak. Mama i ja często zabierałyśmy tu tatę, ale potem nas zostawił i od tamtej pory go nie widziałam. Przepraszam, usiądź. Elżbieta bez wahania usiadła naprzeciwko Sebastiana. Dawno nie dzieliła się z nikim historią swojego trudnego życia, ale ten mężczyzna wiedział, jak sprawić, by inni poczuli się komfortowo, a nawet tak, że zaczęli opowiadać mu o swoich problemach. I nie jest ci smutno, że tu przyszłaś? Nie. Wręcz przeciwnie. Miło jest powspominać tamte czasy. Pracuję tu od 3 lat. Naprawdę? No pewnie, uśmiechnęła się dziewczyna. I teraz mieszkasz z matką? Uśmiech z twarzy Elżbiety momentalnie zszedł. Zatopiła wzrok w stole i złożyła dłonie na kolanach. Wspomnienie matki było DLA niej szczególnie bolesne. Nie, zmarła 2 lata temu. Mężczyzna był zakłopotany swoją nadmierną ciekawością. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem cię urazić. W porządku. Przez chwilę milczeli. Oboje siedzieli przy stole, wpatrując się w ścianę deszczu za oknem. Najwyraźniej nie zamierzał on w najbliższym czasie przestać padać. Elżbieta myślała o swoich rodzicach i zastanawiała się, jak potoczyłoby się jej życie, gdyby wszystko potoczyło się inaczej. Wiesz, naprawdę mnie masz. Sebastian kontynuował. Jego niebieskie oczy patrzyły wprost na dziewczynę. I chciałbym ci coś zaproponować, ale obiecaj, że nie będziesz się śmiać, dobrze? Dobrze. Więc co to za oferta? Dziewczyna zapytała z wahaniem. Słowa Sebastiana wydały jej się bardzo dziwne, bo przecież widzieli się dopiero 2 raz w życiu. Chodzi o to, że moi rodzice, wbrew mojej woli, znaleźli DLA mnie bogatą pannę młodą. Ale problem w tym, że ja nie chcę się żenić. Nie znalazłem jeszcze tej właściwej. Elżbieta zmarszczyła brwi, jego opowieść brzmiała jak jakaś stara historia. Zupełnie nie na miejscu w dzisiejszych czasach. Mój ojciec jest bardzo chory i chce się zająć wnukiem, póki może. Chcę ci zaproponować fikcyjne małżeństwo i 30 000 dolarów, żebyś wyszła za mnie i urodziła mi dziedzica. Elżbieta długo i uważnie przyglądała się Sebastianowi, próbując zorientować się, czy żartuje, czy nie. Jego twarz była poważna, ale historie i sugestie wydawały jej się naprawdę niedorzeczne. Prośba, by została matką jego dziecka? Masz mnie za głupca? Oczywiście, że nie. To poważna sprawa. Jeśli powiem rodzicom, że mam narzeczoną spoza naszego kręgu, rodzice jej nie zaakceptują. Ale jeśli moja narzeczona spodziewa się po mnie dziecka, zaakceptują mój wybór. Małżeństwo będzie tylko na papierze. 3 lata po urodzeniu dziecka rozwiedziemy się, a ty dostaniesz pieniądze i 2-pokojowe mieszkanie w centrum.
Dziecko nigdy nie będzie niczego potrzebowało. Będzie miało najlepsze nianie, szkoły i edukację. I co ty na to? Nie, to bzdura. Zastanów się, 30 tysięcy dolarów. To oczywiste, że ich potrzebujesz. Dam ci tydzień do namysłu. Oto mój numer. Sebastian wyjął długopis z kieszeni na piersi i napisał swój numer na serwetce. Zadzwoń do mnie w przyszły wtorek i powiedz mi o swojej decyzji. Po tych słowach mężczyzna zostawił pieniądze za śniadanie na stoliku i wyszedł z kawiarni w strugach deszczu. Przez ostatnie kilka dni Elżbieta była pogrążona w myślach. Nawet nie lubiła tego mężczyzny i nigdy wcześniej go nie widziała. Owszem, był przystojny, ale to nic nie znaczyło. Proponował jej bycie matką jego dziecka za 30 tysięcy dolarów. Spędziła całe życie, próbując zarobić grosze na życie, a tu los dosłownie rzucał jej taką okazję. Tydzień później Sebastian pojawił się ponownie w przydrożnej kawiarni. Co ty na to, Elżbieto? Zapytał przestraszoną dziewczynę. Wciąż nie była pewna, czy podjęła słuszną decyzję, ale nie było już odwrotu. Zgadzam się. Sebastian uśmiechnął się radośnie i skinął głową. W takim razie chodź ze mną. Chwycił dziewczynę za plecy, wyprowadził z kawiarni i wsadził do swojego samochodu. Elżbieta już nigdy nie wróciła do przydrożnej kawiarni, której poświęciła 3 lata swojego życia. Miesiąc później Elżbieta trzymała w rękach pozytywny test ciążowy. Spojrzała na wynik i z przerażeniem zdała sobie sprawę, że teraz nie ma już odwrotu. Przez kolejne 8 miesięcy dziewczyna mieszkała w mieszkaniu, które wynajął Del, Anie i Sebastian. Opiekował się nią, kupował jedzenie, witaminy, ubrania, przyjeżdżał 2 razy w tygodniu, by spędzić z nią trochę czasu i nie miał problemu z zostawieniem jej pieniędzy na jakiekolwiek potrzeby. Nie odmawiaj sobie niczego, powiedział, dotykając rosnącego brzucha Elżbiety. Stopniowo Elżbieta przyzwyczajała się do tego życia, a momentami nawet zaczynało jej się ono podobać, zwłaszcza mieszkanie, w którym teraz mieszkała, przestronne, jasne i przytulne. Zupełnie jak jej wymarzone. Nosiła pod sercem dziecko i nie zastanawiała się nad jego losem, bo wszystko było z góry ustalone, dopóki Sebastian nie zniknął. Nie przychodził przez ponad tydzień. Przez ten czas nigdy do niej nie zadzwonił ani nie napisał, ale wtedy Elżbieta pomyślała, że jest bardzo zajęty pracą i postanowiła nie przejmować się niczym, bo to nie było dobre dla dziecka. Kiedy Sebastian nie pojawił się przez ponad 2 tygodnie, Elżbieta bardzo się zmartwiła. Kiedy raz po raz wybierała jego numer, słyszała tylko głos operatora. Telefon abonenta był wyłączony lub poza zasięgiem. Niech go szlak. Za każdym razem Elżbieta przeklinała samą siebie, ale nic nie mogła zrobić. Mogła tylko czekać. W 2. tygodniu nieobecności Sebastiana Elżbieta zaparzyła sobie herbatę ziołową i usiadła na kanapie, by pooglądać telewizję. Długo wertowała kanały i nie znajdując nic ciekawego, zdecydowała się na wiadomości lokalne. Zawsze trzeba mieć oko na to, co się dzieje dookoła. Lubiła mawiać jej matka. 2 dni temu rozbił się prywatny samolot. Zginęło 6 osób, w tym syn właściciela największej firmy budowlanej, Sebastiana Skyshipa. Powiedział korespondent, stojąc pośród wraku samolotu. Przyczyna katastrofy nie została jeszcze ujawniona. Na ekranie pojawiło się zdjęcie Sebastiana. Z szoku Elżbieta upuściła kubek z rąk i wylała wrzątek na nogę. Nie czuła jednak bólu, była w szoku. Sebastian się rozbił. W dodatku był synem Anatola, jednego z najpotężniejszych ludzi w mieście. Dziewczynie zakręciło się w głowie, ale nadal wpatrywała się w obraz mężczyzny na ekranie, dopóki nie zniknął. Wydawało się, że czas ciągnął się w nieskończoność, a wszystko, co się działo, było złym snem. Elżbieta zaczęła płakać. Nigdy nie była w stanie pokochać Sebastiana, ale zawsze był dla niej miły, a teraz nie było jasne, co stanie się z dzieckiem, gdy się urodzi. To będzie chłopiec, tak jak chciał Sebastian. Elżbieta zaczęła rodzić z powodu napięcia nerwowego. Nagle krzyknęła z bólu i wcisnęła się w kanapę. Jej ręka natychmiast sięgnęła po telefon i zadzwoniła po karetkę. Samochód przyjechał najszybciej, jak mógł. I wkrótce, po wielu godzinach agonii i szaleńczego wysiłku, Elżbieta urodziła syna, któremu dała na imię Sebastian. Czas spędzony przez Elżbietę na porodówce wydawał się mglisty i odległy. Milczała o tym, co pamiętała, a tym bardziej o tym, co myślała. Załamanie nerwowe wciąż dawało o sobie znać. Teraz, gdy Sebastian odszedł, nie wiedziała, co robić.
Pieniądze, które Sebastian ostatnio jej zostawił, nie wystarczyłyby na tydzień. Obiecane 30 tysięcy dolarów nie wchodzi w grę. Owszem, czynsz jest opłacony na 2 lata, ale kiedy te 2 lata miną, co się z nimi stanie? Czy będzie musiała wrócić do kawiarni, a teraz będzie musiała również nosić dziecko? Nie mogła spać z rozpaczy i często płakała w nocy z bezsilności. Po raz pierwszy w życiu Elżbieta zaczęła się obwiniać, że zgodziła się na taką przygodę, która tak naprawdę nie była warta żadnych pieniędzy. Po tygodniu Elżbieta i dziecko mogli wrócić do domu. Kiedy Elżbieta wróciła do mieszkania, westchnęła i położyła dziecko do łóżeczka. Dobrze, że Sebastian przygotował wszystko na miesiąc przed porodem, choć Elżbieta nalegała, by zorganizować wszystko później. Sebastian był zaskakująco cichy i spokojny. Rzadko bywał kapryśny, a przez większość czasu po prostu leżał, wpatrując się w przedmioty, które przykuwały jego uwagę. Był mało podobny do swojego ojca. Sebastian przejął większość swoich cech od matki i jej krewnych, choć miał niebieskie oczy ojca. Po położeniu syna do łóżka, Elżbieta zaczęła porządkować rzeczy z oddziału położniczego. Potem powoli zabrała się za sprzątanie domu, bo sprzątanie było zwykle jedyną rzeczą, która odciągała ją od złych myśli. Ten nawyk przyszedł do Elżbiety od śmierci jej matki. Spędzała wtedy całe dnie na sprzątaniu mieszkania przed najbliższymi, byle tylko nie myśleć o niczym. Była zbyt zmęczona cierpieniem. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Elżbieta nie spieszyła się z otwieraniem, bo nikt poza Sebastianem nie mógł wiedzieć, że tu jest, chyba że ktoś po prostu pomylił mieszkania. Elżbieta zerknęła przez wizjer w drzwiach. Przed wejściem stał dostojny mężczyzna. Ale to, co ją uderzyło, było zaskakujące. Mężczyzna wyglądał jak dokładna kopia Sebastiana. Oczy dziewczyny rozszerzyły się ze zdziwienia. Serce załomotało jej gwałtownie w żebrach. Trzęsącymi się rękoma pospiesznie otworzyła mu drzwi. Wszystkie myśli mieszały jej się w głowie. Nic nie rozumiała. Była kompletnie zdezorientowana. Otwierając drzwi, Elżbieta zakryła usta na widok mężczyzny, po czym nagle zemdlała. Najpierw obraz przed oczami dziewczyny zamigotał, przedmioty nie chciały utrzymać swojego kształtu. Potem, gdy ponownie spróbowała otworzyć oczy, wszystko było w porządku. Bolał ją tył głowy. Najwyraźniej w coś uderzyła. Dzięki Bogu, że się obudziłaś. Ktoś odetchnął z ulgą, a dziewczyna odwróciła głowę na ten głos. Niedaleko niej, na drugim końcu kanapy siedział mężczyzna wyglądający jak Sebastian. Tam, w wizjerze drzwi, myślała, że to Sebastian. Ale teraz zaczynała dostrzegać różnicę. Jego oczy wcale nie były niebieskie, ale brązowe. Zauważywszy syna na rękach nieznajomego, Elżbieta wstała gwałtownie i natychmiast zabrała dziecko z jego ramion. Kim jesteś? Myślałam, że to ty. Wydawało mi się, że cię widzę. Najwyraźniej pomyliłaś mnie z Sebastianem. Elżbieta skinęła słabo głową. Mam na imię Oskar. Jestem jego bratem. Nigdy nie mówił, że ma brata. Dziewczyna wyciągnęła się z powątpiewaniem, tuląc syna. Bądźmy szczerzy. Jest wiele rzeczy, o których ci nie powiedział, ale ja znam was wszystkich. Sebastian często wtajemniczał mnie w swoje plany. To znaczy, nie rozwodźmy się nad niepotrzebnymi pytaniami. Przyszłam tu, bo nie możesz być tu sama z dzieckiem. Pewnie nie masz pieniędzy i pewnie potrzebujesz pomocy jako młoda matka. Dlatego poproszę cię, żebyś poszła ze mną. Oskar spojrzał uważnie na Elżbietę, próbując wyłapać jej reakcję, ale ona tylko wpatrywała się pustym wzrokiem w kąt. Nasz ojciec zmarł 2 dni po tym, jak dowiedział się o śmierci Sebastiana. Jego serce nie wytrzymało, wiesz? Matka też jest na skraju, więc jedynym promykiem światła w tej całej historii jest jej wnuk i przyszły spadkobierca. Elżbieta nie chciała długo zastanawiać się nad wyrokami, była już zmęczona tym wszystkim, co się działo. Poza tym, po co ktoś poza krewnymi miałby przyjeżdżać po kobietę i dziecko zmarłego biznesmena? Nie zastanawiając się długo, Elżbieta zgodziła się. Następnego dnia Oskar przywiózł ją i Sebastiana do ogromnej rezydencji z pięknym dziedzińcem. Dojazd z miasta zajął im prawie godzinę, a teraz ten prywatny sektor wydawał jej się innym światem. Dookoła był las, morze zielonej trawy, a dom idealnie wtapiał się w okolice. Gdy tylko samochód zatrzymał się na podjeździe, Oskar otworzył drzwi młodej matce z dzieckiem. Bardzo tu pięknie. Zauważyła na głos Elżbieta. Mnie też się tu podoba. Oskar poparł ją.
Gdy mężczyzna i kobieta wyjmowali z samochodu jakieś rzeczy, podeszła do nich kobieta po 60. Uśmiechała się promiennie, a kąciki jej oczu wypełniały drobne zmarszczki. Witamy. Jesteś taka ładna. Elżbieta, tak? Dziękuję. Tak, zgadza się. Dziewczyna uśmiechnęła się niezręcznie. To musi być matka Oskara i Sebastiana. Zastanowiła się przez chwilę. A ja mam na imię Janina. Miło mi panią poznać. Kobieta podeszła do małego wózka, w którym spokojnie drzemał Sebastian. Złożyła ręce w geście modlitwy i spojrzała z czułością na dziecko. Jak bardzo przypominał ojca, gdy był niemowlęciem. Dałam mu na imię Sebastian. Elżbieta dodała cicho, odwracając wzrok zawstydzona. Teraz zaczynałam mieć wrażenie, że pomysł na imię był zły i zupełnie nietrafiony. Ale Janinie łzy napłynęły do oczu. Otarła kąciki oczu chusteczką i skinęła głową. Spodobałoby mu się. Dobrze, nie rozmawiajmy o smutnych rzeczach. Wejdź do środka, zaprowadzę cię do pokoju. Oskar, weźmiesz bagaże? Jasne, mamo. Świetnie. Pokój Elżbiety i Sebastiana był duży i przestronny, urządzony w wytwornym stylu romańskim. Gdy do niego weszła, nagle poczuła się jak w bajce, albo nawet jak prawdziwa księżniczka. Janina uprzedziła ją, że kolacja będzie za godzinę i zostawiła ją z dzieckiem, żeby się rozgościły. Matka Oskara i Sebastiana okazała się bardzo miłą kobietą. Przy niej Elżbieta nie czuła się skrępowana czy ryzykowna. Była podobna do jej własnej matki i może to pomogło. Kolacja przebiegała znakomicie. Na stole były różne potrawy na każdy gust. Sztućce i naczynia lśniły luksusem, jak w drogiej restauracji. Usiądźcie. Zaprosiła ich z Oskarem Janina. Dziękuję za ugoszczenie Sebastiana i mnie. Podziękowała kobieta Elżbieta. Nie ma mowy, teraz musimy trzymać się razem szczególnie mocno. Szczerze mówiąc, kiedy mój najmłodszy syn powiedział mi i mężowi o tobie i dziecku, oniemieliśmy. Sebastian nie lubił dzielić się swoim życiem, ale nie spodziewaliśmy się tego po nim. Na początku wszystko wydawało nam się dziwne. Kobieta wzięła łyk swojego kieliszka wina. Przez jakiś czas nawet z nim nie rozmawialiśmy, ale potem nam przeszło. Wnuki to zawsze dobra rzecz. Mój mąż, Anatol, zawsze chciał mieć dzieci, ale, jak pani wie, nie miał czasu. Janina spojrzała na Elżbietę, która była bardzo zakłopotana i nie mogła zacząć jeść. Sebastian obiecał nam spotkanie, które niestety nie odbyło się z jego udziałem. Słuchaj, Elżbieto, poproszę ciebie i twojego syna, żebyście zostali tutaj przynajmniej przez tydzień. Daj mi szansę lepiej poznać mojego wnuka i ciebie. Elżbieta siedziała w milczeniu naprzeciwko matki Sebastiana. Spuściła głowę, a w jej myślach kłębiły się słowa współczucia. Współczuła krewnym mężczyzny. Najpierw Sebastian, potem jego ojciec. Oczywiście teraz Oskar i Janina zostali sami ze sobą i z pewnością potrzebowali wsparcia, podobnie jak ona sama. Oczywiście, chętnie się u was zatrzymamy. Och, to wspaniale. No już, kochane, jedzcie. Jesteś matką, potrzebujesz siły. Elżbieta zmusiła się do uśmiechu i zaczęła jeść. Na początku czuła się zagubiona w domu, ale kiedy wszyscy rozmawiali, Elżbieta nagle poczuła się całkiem komfortowo, a przez kilka chwil nawet beztrosko. W ten sposób zamiast obiecanego tygodnia minął cały miesiąc. Po raz pierwszy od dawna Elżbieta poczuła się szczęśliwa. Nie musiała już biegać, spieszyć się, martwić o najdrobniejsze rzeczy. Miała wreszcie choć pozory rodziny, za co była niezmiernie wdzięczna Janinie i Oskarowi, którzy stali się jej bliscy. To było tak, jakby żyła w bajce, za którą był gęsty i nieprzenikniony las, a ona nie chciała z niego wychodzić. Sebastian dorastał, spędzając cały swój czas z wujkiem i babcią. On też był szczęśliwy, bo teraz otaczała go niekończąca się miłość i troska rodziny. Wieczór zbliżał się do miasta. Słońce zachodziło za horyzont, rozlewając swój sok na niebo i chmury. Śpiew ptaków przywoływał świerszcze, upał dawał lekki chłód. Elżbieta siedziała na huśtawce w ogrodzie i nie myślała o niczym. Po prostu patrzyła na otaczające ją rzeczy i spokojnie je podziwiała. Ważna była dla niej teraz sama chwila, a nie przyszłość z wielkimi planami jak własne mieszkanie czy kawiarnia. Ładnie tu, prawda? Oskar ukradkiem zbliżył się do dziewczyny, ale ta wcale się nie przestraszyła. To było nawet zbyt piękne. Usiadł obok niej i teraz oboje podziwiali piękne widoki zachodzącego słońca. Ostatnio Oskara dręczyło mnóstwo pytań, które chciał jej zadać. Była miła, troskliwa,
empatyczna. Czasami oboje wędrowali razem po pobliskim lesie samotnie lub zabierali ze sobą Sebastiana. Było im ze sobą dobrze i oboje tego nie ukrywali. Krótko mówiąc, w ciągu zaledwie miesiąca Oskar zakochał się w Elżbiecie. Wciąż jednak miał pytania i zamierzał je jej zadać. Posłuchaj, Elżbieto. Zaczął, zbierając się na odwagę. Mam kilka pytań i chcę, żebyś odpowiedziała na nie szczerze, dobrze? Dziewczyna skinęła głową. Czy naprawdę kochałaś mojego brata? Elżbieta długo westchnęła. Czekała, aż ktoś kiedyś zada jej takie pytanie, ale nigdy nie pomyślała o odpowiedzi. To był bardziej romans, wiesz? Podkochiwaliśmy się w sobie, a potem urodził się Sebastian. Trudno to nazwać miłością. Oczywiście musiała kłamać. Obiecała kiedyś Sebastianowi, że utrzyma jego plany w tajemnicy i nikt się o nim nie dowie, nawet jego krewni. Oskar uśmiechnął się. Domyślał się, że nie ma między nimi miłości. Ale kto wie, każdy kocha inaczej. Dlaczego w ogóle pytasz? Żeby się upewnić, że nie zrobię teraz niczego głupiego. Oskar uśmiechnął się, a Elżbieta rzuciła mu pytające spojrzenie. Elżbieto, chodzi o to, że chyba cię polubiłem, odkąd się znamy, wiesz? Polubiłem cię od pierwszego spotkania i starałem się trzymać te myśli jak najdalej, bo byłaś z moim bratem. Elżbieta uśmiechnęła się i ujęła dłoń Oskara swoją. Ścisnęła ją lekko i skinęła głową. Muszę przyznać, że też cię lubię. Zawsze łatwo i przyjemnie się z tobą przebywa. No i wiesz, może coś by się udało. Tak myślisz? Oskar uśmiechnął się, nie kryjąc szczerej radości. Tak, jeśli tego chcesz, tak samo jak ja. Mężczyzna pochylił się w stronę dziewczyny i pocałował ją. Elżbieta naprawdę zakochała się w Oskarze. Choć na pozór on i jego brat byli do siebie bardzo podobni, obaj mieli zupełnie inny charakter i temperament. Oskar był jej najbliższy. Obiecuję, że wychowam małego Sebastiana jak własnego syna i wyrosnę na dobrego, porządnego człowieka. Może wtedy od razu się pobierzemy? Elżbieta uśmiechnęła się, ale Oskar wcale nie wziął tego za żart. Takie myśli kłębiły mu się w głowie od dawna. Z łatwością, odpowiedział. Oszołomiona Elżbieta wpatrywała się w brązowe oczy Oskara. Tak, była z nim szczęśliwa i na pewno będą mieli razem szczęśliwe życie. Poza tym jej syn potrzebuje ojca. Zgadzam się. Ze łzami w oczach zgodziła się Elżbieta. Zaczekaj. Mężczyzna przerwał jej. Schylił się i zerwał mniszek lekarski. Oskar szybko zrobił z łodygi pierścionek i włożył go na palec dziewczyny. Teraz to już oficjalne. Uradowana dziewczyna objęła mężczyznę mocno za szyję i rozpłakała się. W końcu była naprawdę szczęśliwa. 6 miesięcy później odbył się ślub. Było na nim niewielu gości, tylko najbliżsi, ale to wystarczyło, aby nowożeńcy poczuli całą wyjątkowość tego dnia. Stojąc na sali weselnej w pięknej białej sukni, z upiętymi włosami i małym bukiecikiem w dłoniach, Elżbieta czuła się spokojna. Cały czas się uśmiechała i nie mogła uwierzyć we własne szczęście, podobnie jak Oskar. Patrząc na męża, Elżbieta nagle zrozumiała, że nie wychodzi za kopię Sebastiana, bo nic do niego nie czuła, ale za mężczyznę, którego szaleńczo kochała i poczuła się w niebo wzięta. I niech plan jej i Sebastiana na zawsze pozostanie tajemnicą, bo ten rozdział został zamknięty, a teraz zaczyna się zupełnie nowy,